Agnieszka Jankowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Alicja Jankowska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj dość nietypowo znajdujemy się w jednej z sal pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lubinie. I Pani jest z zawodu nauczycielką języka rosyjskiego. Troszeczkę sobie właśnie na temat języka rosyjskiego porozmawiamy, ale na początek proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowała się Pani akurat na taki zawód? Dlaczego akurat nauczycielka i języka rosyjskiego? No może powiem tak, że jeszcze w czasach mojego dorastania, mojej młodości, kiedy no były to trochę inne czasy, ale często kiedy w telewizji polskiej transmitowane były programy na zachód, to pojawiał się wówczas taki napis w telewizji, to było logo po angielsku Interwision i po rosyjsku Interwidienie. Były to rosyjskie, duże drukowane litery, które zawsze mnie tak inspirowały, ciekawiły, bo były to litery oczywiście inne niż nasze. No i w związku z tym jakby postanowiłam się tym bardziej zainteresować. W szkole podstawowej uczyłam się języka rosyjskiego, uczyłam się go również w liceum i ponieważ język ten podobał mi się, nie sprawiał mi nigdy problemów, dlatego postanowiłam, no w tym momencie, kiedy kończyłam szkołę średnią, postanowiłam, że będę kontynuowała tą przygodę z językiem rosyjskim i zdecydowałam się na studia na filologii rosyjskiej. Ale też poczuła Pani taką smykałkę też do tego języka. Tak. Łatwiej jest chyba takim osobom, które właśnie czy mamy takie predyspozycje w sobie do nauki języka obcego generalnie, bez względu na to, czy jest rosyjski czy angielski, gdzie faktycznie łatwiej idzie tam nam ta nauka, czy... Wydaje mi się, że w przypadku języka rosyjskiego pewna smykałka jest potrzebna, na przykład w przypadku właśnie, kiedy wykorzystuje się intonację, kiedy wykorzystuje się akcent rosyjski, bo to są nieodłączne atrybuty bardzo potrzebne i na przykład w przypadku właśnie języka rosyjskiego akcentu, jeżeli ktoś na przykład ma dobry słuch muzyczny, to uważam, że łatwiej jest mu opanować język rosyjski. Jednak język tak, rosyjski. Tak. Gdybym mogła spytać o Pani doświadczenie, ile lat Pani pracuje w zawodzie? No, w swoim zawodzie pracuję już bardzo długo. To są 32 lata. Cały czas w zawodzie właśnie nauczyciela. Jestem czynnym zawodowo nauczycielem rosycystą. To piękne doświadczenie. Wiemy, że w latach 90. język rosyjski był wycofywany ze szkół. Czy wie Pani, jak to wyglądało tutaj w szkole, w której się znajdujemy, w pierwszym liceum ogólnokształcącym? Czy były roczniki, które nie miały możliwości skorzystać z nauki tego języka? No, mam te osobiste doświadczenia, ponieważ cały czas pracuję w tej szkole. Jest to mój pierwszy i jedyny zakład pracy. Tutaj trafiłam od razu po studiach, a więc te 32 lata są spędzone tutaj. Kiedy rozpoczynałam pracę, dyrektorem szkoły był pan dyrektor Zenon Sołtysiak. To on mnie właśnie zatrudniał. Później dyrektorem szkoły była pani Barbara Tokarska. No i w tej chwili tę funkcję pełni pan dyrektor Józef Marciniszyn. No i mimo tych różnych zawirowań i wichrów historii, cały czas język rosyjski w szkole jest utrzymywany. Nigdy nie było tak, żeby były jakieś puste lata, puste roczniki. I uczniowie też byli chętni uczyć się tego języka? Oczywiście, cały czas. No właśnie, bo stąd moje pytanie. No bo język rosyjski, ze względu na nasze doświadczenie historyczne, może być uważany za taki język, gdzie nie uczymy się go tak ochoczo. Jakie miejsce według Pani zajmuje język rosyjski na rynku ogólnie tych języków obcych? No, te wichry historii spowodowały to, co obserwujemy, prawda? Czyli zdominował jakby nasze życie język angielski, język rosyjski, język niemiecki, język francuski. Gdzieś poszły trochę, jak to mówią Rosjanie, w odstawku, czyli troszeczkę na bok. Niemniej te języki pozostały. Ale no, prawdą jest to, że o ile język angielski jest w naszej szkole nauczany w wymiarze rozszerzonym 5 godzin w tygodniu, o tyle ten język drugi, czyli właśnie w naszym przypadku rosyjski, niemiecki, francuski są drugimi językami, których nauczamy no, niestety tylko 2 godziny w tygodniu. Więc no, tak to wygląda. Jednak angielski przeważa. A samo podejście młodzieży, uczniów, czy oni chętnie uczą się tego języka, czy jednak stawiają troszeczkę opory?
Powiedziałabym w ten sposób, że gdyby to sama młodzież miała decydować o tym, jaki język wybrać, bez sugestii rodziców, to wydaje mi się, że to zainteresowanie byłoby dużo większe, bo młodzież to jest już nowe pokolenie, nieskażone wojną, tymi przeszłymi doświadczeniami, prawda? Oni inaczej już patrzą na pewne rzeczy. Natomiast rodzice mają swoje prywatne doświadczenia, rodzice, dziadkowie i zawsze gdzieś ta historia troszeczkę przebija i da się ją słyszeć właśnie podczas takich wyborów. A czy możemy powiedzieć, śmiało powiedzieć, że język rosyjski wraca do mody, do nauki? Czy on wraca do mody? Nie powiedziałabym może, że wraca do mody, on się utrzymuje mniej więcej na stałym poziomie. Wraca może do mody w przypadku osób starszych, które skończyły studia, takich 30-latków plus, którzy już podjęli pracę zawodową i widzą, że ten język rosyjski może im się przydać. Mhm. Czyli w tym kierunku jednak. Tak. Mhm. A młodzież, bo będziemy troszeczkę też rozmawiać o młodzieży. Jakie korzyści są dla młodzieży z nauki języka właśnie rosyjskiego? No bo angielskim posługujemy się tak naprawdę na całym świecie. To jak to jest w przypadku rosyjskiego? Są jakieś takie korzyści? Powiedziałabym w ten sposób, że chyba jak każdy język, ubogaca nas, prawda? To jest poznawanie historii, to jest poznawanie zwyczajów. Znając język, to jest tak, jakbyśmy może podróżowali, odbyli podróż do jakiegoś kraju. Zapoznajemy się ze zwyczajami, potrafimy się porozumieć. Teraz w dobie internetu można zawierać znajomości, można prowadzić interesy, biznesy. Także wydaje mi się, że tych korzyści jest bardzo dużo i młodzież to zauważa. Mhm. A z czym młodzież ma największe problemy, jeżeli chodzi o naukę tego języka? Bo tak naprawdę można niektóre słowa zrozumieć, tak? Można się domyślić, ale czy są takie problemy, które pani jako nauczyciel z takim doświadczeniem zauważa? Wydaje mi się, że z mojego jakby punktu widzenia, ponieważ ja oceniam uczniów i wymagam pewnych rzeczy, może pewnych trudności przysparza tutaj akcent w języku rosyjskim, który nie jest rzeczą łatwą, ponieważ akcent jest zmienny w rosyjskim. O ile na przykład w pierwszym przypadku w rzeczowniku akcent pada powiedzmy na pierwszą sylabę, to już na przykład w drugim przypadku będzie padał nie na pierwszą, a na jakąś inną, prawda? Więc trzeba troszeczkę więcej czytać, trzeba być oczytanym, żeby te sprawności zdobywać. Więc może ta sprawa. No i gramatyka to chyba tak jak w każdym języku, gramatyki po prostu trzeba się nauczyć. To tak jak z matematyką, trzeba się nauczyć pewnych wzorów, prawda? Jeżeli chcemy rozwiązać zadanie, musimy znać wzór. Więc podobnie jest tutaj z gramatyką. Niemniej gramatyka języka rosyjskiego ma duże odniesienie do języka polskiego i tutaj bardzo często można się gramatyką języka polskiego posiłkować. Można się ratować troszeczkę, ale mimo wszystko akcent, tak? Tak, wydaje mi się, że tak. Maj jest miesiącem matur, które już dobiegają końca. Proszę powiedzieć, jeżeli ma pani oczywiście takie informacje, ilu uczniów zdecydowało się na pisanie matury właśnie z języka rosyjskiego? To znaczy w naszej szkole ta liczba ostatnio jakby nie przekracza 10 uczniów, ponieważ my jakby na każdym poziomie mamy jedną grupę albo jedną klasę, czyli na poziomie klas pierwszych, klas drugich, klas trzecich i jakby ta liczba ogólna uczących się uczniów jest w granicach 70. No i z tego powiedzmy jakaś 1/7 zdaje tę maturę. Ale mimo wszystko są chętni, którzy... Natomiast w skali kraju to jest jednak ciągle zaraz po angielskim i niemieckim trzeci język najbardziej popularny przy tych właśnie wyborach maturalnych. To ładnie się plasuje tak, język rosyjski. Wydaje mi się, że jest to dobry wynik. No i młodzież również zdaje ten język nie tylko na poziomie podstawowym, ale na poziomie rozszerzonym. No nie jest to takie łatwe. Przy 2 godzinach w tygodniu opanować język, kiedy zaczyna się od liter, prawda? Kiedy z językiem niemieckim jest to zupełnie inna sprawa, ponieważ młodzież zna litery, bo to jest inny alfabet. Z angielskim wygląda to zupełnie podobnie, tak jak w przypadku niemieckiego. O tyle tutaj trzeba dużo czasu poświęcić właśnie na wprowadzenie liter, prawda? No i też chyba nauka po prostu z samego siebie, tak? Z ciekawości, zainteresowania tym językiem. No bo 2 godziny w tygodniu to faktycznie mało, ale... Jak możemy zachęcić uczniów do nauki, do wyboru akurat tego języka? Co jest takiego w nim specyficznego? Wydaje mi się, że tak jak zresztą mówią mi sami uczniowie, jest to język bardzo ładny.
Jest to język melodyjny, język ciepły. Ja zawsze mówię do uczniów, że jak po rosyjsku mówi się o miłości, je cibia lubiu, to słychać tę miłość. Takie słodkie to jest. To jest to właśnie takie słodkie, prawda? Więc ogólnie język rosyjski jest właśnie takim słodkim, bardzo ciepłym językiem. Poezja rosyjska jest przepiękna, kiedy czyta się wiersze, kiedy recytuje się poezję rosyjską, wiersze rosyjskie. Więc jest to rzeczywiście piękny język. A w jakim kierunku mogą pójść uczniowie, którzy zdecydują się właśnie na wybór języka rosyjskiego i na kontynuowanie nauki? Mogą zostać nauczycielem języka rosyjskiego, tak jak pani, ale jakie mają jeszcze możliwości? Oczywiście, czyli są to kierunki nauczycielskie, ale również kierunki biznesowe i kierunki translatorskie, czyli tłumaczeniowe. No dość dużo, to znaczy powiedziałabym, że tak, że w kierunku nauczycielskim może nie idzie w tej chwili tak dużo uczniów, ponieważ tych godzin nie jest tak dużo. Ale uczniowie właśnie wiążą swoją przyszłość z tłumaczeniami, są zatrudniani w firmach jako tłumacze do prowadzenia korespondencji, rozmów i tak dalej. Czyli polecamy wybór tego języka. Oczywiście, zdecydowanie. I jeszcze chciałam troszeczkę o cyrylicy porozmawiać, no bo tak? To też jest specyficzne pismo. Jakby mogła pani troszeczkę więcej na jego temat powiedzieć, kiedy i gdzie powstało, jak na przykład do tego doszło? No tak, alfabet rosyjski to cyrylica. Tak często spotyka się na przykład w krzyżówkach. Hasło, alfabet rosyjski, cyrylica, no więc taka jest odpowiedź. Natomiast sama nazwa powstała od apostoła Słowian, świętego Cyryla i świętego Metodego, którzy właśnie wymyślili ten alfabet do zapisu języków zachodnio- i wschodniosłowiańskich. I ten język był wykorzystywany w cerkwiach do zapisów ksiąg liturgicznych. Został on nazwany cyrylicą właśnie od imienia świętego Cyryla, Kiril i była to również głagolica, czyli podstawy, pewne elementy alfabetu greckiego, wielkie litery alfabetu greckiego. Na tej bazie powstała właśnie cyrylica. Natomiast właśnie tę właśnie cyrylicę dopracował uczeń świętego Cyryla. Przechodziła ona różne zmiany, cyrylica, w przeciągu wieków. Pierwsza taka większa zmiana była w okresie panowania cara Piotra I w Rosji. To wielki reformator, który tutaj również na tym polu się zasłużył. On wprowadził pewne zmiany dotyczące ortografii, dotyczące gramatyki, uprościł ją trochę. I właśnie ta cyrylica zaczęła być wykorzystywana do zapisywania i prowadzenia dokumentów państwowych, ksiąg państwowych, a więc nie tylko w cerkwiach, w księgach liturgicznych. No i potem nastąpiła, były kolejne jakieś tam zmiany po drodze i jedna jakby z takich ostatnich zmian większych to okres już bardziej nam współczesny, czyli okres rewolucji w Rosji, mniej więcej 1918-20 rok, te lata, kiedy tę cyrylicę uproszczono też w zakresie gramatyki i ortografii i ona zaczęła przybierać nazwy, zaczęto ją nazywać grażdanka. Grażdanka, tak się nazywa jakby ten współczesny, już uproszczony alfabet rosyjski, a samo słowo grażdanka, po rosyjsku grażdanin, to jest obywatel, czyli pismo cywilne. Pismo, alfabet cywilny, alfabet obywatelski. I o ile ten pierwszy alfabet cyrylica pozostał w cerkwiach, w księgach kościelnych, czyli język cerkiewno-słowiański, o tyle ten język państwowy, taki już właśnie świecki, przeszedł do codziennego użytku. Ciekawe. Ciekawa sprawa. No i w tej chwili alfabet rosyjski liczy 33 litery. W tym są znaki twarde i miękkie, czyli jeden znak twardy, jeden znak miękki. Ten znak miękki odpowiada naszym polskim znakom diakrytycznym, czyli zmiękczeniom, na przykład nad naszą literką ci. To jest ta kreseczka nad c, ta kreseczka nad naszym zi. To są właśnie, to jest odpowiednik znaku miękkiego w rosyjskim, czyli jest ten znak twardy, miękki i w sumie są to 33 litery. Litery podobne, czy takie same jak w języku polskim, w języku łacińskim, to jest litera A i litera O i litera K.
Natomiast pozostałe litery są to litery, no niestety, ale już zupełnie inne. Są takie litery, których zupełnie w języku polskim nie ma, no bo tych liter jest po prostu więcej. Mhm. A jeżeli chodzi o naukę tego pisma, w przypadku uczniów, z czym mają największy problem? W ogóle pojawia się problem? Ile mniej więcej czasu zajmuje opanowanie takiego pisma? No, trzeba się nauczyć liter pisanych, wielkich i małych, i ich odpowiedników, liter drukowanych, też wielkich i małych. No, gdyby ktoś chciał się nauczyć jakby samych tylko liter, na zasadzie jakiejś ciekawostki takiej, no myślę, że tutaj kilka dni wystarczyłoby, no ale przecież nie służy to tylko opanowaniu samych liter, chodzi o praktyczną znajomość, więc mniej więcej jakby, kiedy wprowadzane są litery w wyrazach, w połączeniach, potem w zdaniach, więc żeby swobodnie pisać, czytać, no potrzebnych jest kilka miesięcy. Trzeba przepisywać jak najwięcej tekstów, zaczynając od prostych wyrazów, od łączenia liter, no i trzeba przy tym być dość cierpliwym i uważnym, ponieważ pewne dysonanse w przypadku uczenia się języka rosyjskiego są bardzo ważne. Czy tam jest na przykład kropeczka w danej literce, czy tą literkę zaczynamy pisać od kropki, czy nie. Czyli nawet na takie szczegóły trzeba zwracać uwagę. Trzeba zwracać uwagę, które później, jeżeli ktoś jest właśnie taki bardzo dokładny, nauczy się pisać precyzyjnie, to potem ułatwia mu również czytanie, odczytywanie nawet samego siebie. Jeżeli będzie pisał niestarannie, to pewne litery zleją mu się, będzie miał problem z odczytaniem tego. Oczywiście pewnie, że z czasem on dojdzie z kontekstu, domyśli się, co napisał, prawda? Ale te początki muszą być takie wymagające, troszeczkę więcej takiej żmudnej pisaniny. Ale można opanować spokojnie. Oczywiście, wszyscy uczniowie już piszą. Piszą, czytają, także nie ma z tym problemu. A w jakich krajach poza Rosją jeszcze posługujemy się cyrylicą? Cyrylicą posługują się Bułgarzy, Białorusini, Ukraińcy, większość krajów byłego Związku Radzieckiego, w Macedonii, w Serbii, w Mongolii jest zmodyfikowany alfabet właśnie rosyjski, czyli cyrylica, więc tych krajów jest naprawdę, tak, jest to rynek bardzo obszerny. I na sam koniec, gdyby pani mogła powiedzieć, pani zdaniem, najlepszy sposób na naukę języka obcego generalnie. Mhm. Jak możemy tak najszybciej się nauczyć? Są jakieś takie metody specyficzne? No. Ja też bardzo często słyszałam w przypadku na przykład zapamiętywania słówek, tak, na jednej stronie pisać sobie słówko w języku na przykład rosyjskim, na drugiej stronie w języku polskim, tak, i na tej podstawie się tak uczyć. Są to tak zwane fiszki, oczywiście polecane w każdym języku, ale na pewno najlepszą metodą nauki języka obcego jest przebywanie w naturalnym środowisku użytkowników tego języka, prawda? My wtedy zupełnie patrzymy na ten język niekiedy jak na zupełnie inny, prawda? Więc o ile ktoś ma możliwość skorzystania, wyjazdu, no to jak najbardziej nie bać się tego, brać byka za rogi, błędy będą popełniane. No właśnie, bo bardzo często się obawiamy tego, że w jaki sposób nasza wymowa poszczególnych zdań czy też słówek zostanie odbierana i to nas troszeczkę blokuje, a tu... Tak, nie ma się co wstydzić, trzeba próbować mówić, jak ja to mówię do uczniów, rękoma i nogami, czym tylko się da, każde jedno słowo, jeżeli wypowiemy w danym języku obcym, jest to sukces. I nie uciekać od takich sytuacji, nie bać się tego, wręcz zachęcam uczniów, jak zbliżają się wakacje i mówię im, słuchajcie, zbliżają się wakacje, wyjedziecie, jeżeli gdzie tylko będziecie mogli wykorzystać już tą pierwszą znajomość, te pierwsze umiejętności, nie bójcie się, korzystajcie, pytajcie, nawet zapytajcie, która jest godzina, ale to jest już opanowywanie pewnej takiej nieśmiałości i wstydu, prawda? Bo my ciągle boimy się, że powiemy źle. Tak. Prawda? Źle, to jest nam się przełamać. Powiemy źle, więc ktoś nas nie zrozumie. Nie, oni na pewno nas zrozumieją. Czy to będzie łamany rosyjski, czy nie łamany, gorzej, czy lepiej, na pewno będzie wszystko dobrze. Super, dziękuję pani bardzo za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Moim i państwa gościem była pani Alicja Jankowska, nauczyciel języka rosyjskiego. Dziękujemy. Dziękuję.